mieszkańców jedynie praca wielu firm, instytucji, które chciałbym podziękować. Bo jeden człowiek może niewiele zrobić, ale wielu ludzi może zrobić wiele. Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wystartowała z inwestycjami w ramach programu Mieszkanie Plus. Na jej terenie powstanie łącznie 366 mieszkań. Program Mieszkanie Plus to jeden z flagowych projektów rządu Zjednoczonej Prawicy, zakładający budowę tanich mieszkań na wynajem z możliwością wykupu lokalu. W jego ramach w całej Polsce ma powstać około 100 tysięcy mieszkań. Obecnie lokale budowane są m.in. w Wałbrzychu, Gdyni i Katowicach. Ta oferta kierowana jest do każdego, jednak największe szanse na otrzymanie mieszkania mają osoby bez zdolności kredytowej i rodziny wielodzietne. Pielęgniarka z Krakowa, Hanna Chrzanowska, dołączyła dziś do grona błogosławionych kościoła katolickiego. Uroczysta się odbyła się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łodziwnikach. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji do spraw kanalizacyjnych, ksiądz kardynał Angela Anaton. Odczytał on list apostolski od świętego Franciszka, wynoszący beat dedykowany na ołtarzem. Aby Franciszek napisał o Hannie Chrzanowskiej jako latarni światła wśród ciemności ludzkiego bólu. Wskazał, że działała na wzór Chrystusa jako miłosiernej Samarytanii. Poświęciła się dziewiątce na ciele i duchu, gorliwie im pomagając.
dzisiaj katecheze o powołaniu do świętości osób świeckich, a właściwie w ogóle o powołaniu do świętości, ale chciałbym skupić się na osobach świeckich. Dzisiaj mamy szczególny dzień i co najmniej dwa powody, albo nawet trzy powody do tego, żeby taki temat podjąć. Najpierw dzisiaj Kościół w Polsce cieszy się beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej, polskiej pielęgniarki, która przecież zostawiała wspaniałe świadectwo służby drugiemu człowiekowi i wskazała drogę do świętości przez doskonałą realizację powołania do pielęgniarstwa, do opieki nad drugim człowiekiem. Ale dzisiaj również w Kościele wspominamy Joannę Berettę-Lore, włoską lekarkę, która przecież oddała swoje życie, ratując dziecko, które było w jej łonie, pod jej sercem. To piękne przykłady, które zachęcają nas do tego, aby ten temat podjąć. A ponadto przecież ojciec święty Franciszek, uroczysty świętego Józefa, ogłosił adhortację apostolską Pandetę, Exultate, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Zatem te trzy motywy skłoniły mnie do wyboru takiego tematu. Moi drodzy, wspólnota Kościoła jest bardzo bogata i zróżnicowana. Składa się z hierarchii kościelnej, czyli pasterzy, ale nie tylko pasterzy, bo do hierarchii kościelnej należą również diakoni, chociaż to diakoni stali. Oni nie są pasterzami, ale również pomagają pasterzom w prowadzeniu ludu Bożego. Obok hierarchii są osoby konsekrowane. One nam wspaniale wskazują drogę do Królestwa Bożego, realizują w sposób doskonały tą drogę. I mamy biernych świeckich. Hierarchia jest fundamentem, gwarantem jedności Kościoła. Życie konsekrowane, jak już wspomniałem, stanowi trwały stan będący darem Ducha Świętego dla ukierunkowania całego Kościoła na Królestwo Boże. Jednak musimy pamiętać, że hierarchia i życie konsekrowane spełniają rolę służebną wobec całego Kościoła, a ten Kościół w przeszło 99% składa się z katolików świeckich. Siłą katolików świeckich nie jest tylko ich liczebność, ale również potencjał ewangelizacyjny. Można nawet powiedzieć, że współcześnie to oni przez słowo i świadectwo życia niejako od wewnątrz przemieniają świat. Potrzebują pasterzy, którzy ich prowadzą. Potrzebują życia konsekrowanego osób konsekrowanych, które wskazują im wyższe ideały życia chrześcijańskiego, ale to oni od wewnątrz przemieniają świat. Mają też czasem coraz większy udział w takiej służbie w Kościele, w budowaniu Kościoła. Nie możemy zapominać, że uczestniczą w kapłaństwie powszechnym, mają swój udział w przypowiadaniu słowa, oczywiście na miarę swojego powołania, w uświęcaniu i nawet w diakonii. Coraz częściej też pomagają w hierarchii w zadaniach pasterskich, choć jasno trzeba stwierdzić, że nigdy nie mogą duchownych zastąpić, nigdy święcy nie mogą zastąpić w pewnych działaniach osób duchownych. Ksiądz Eugeniusz Weron, który w swoich badaniach teologicznych bardzo wiele miejsca poświęcił katolikom świeckim, chcąc wskazać na potencjał ewangelizacyjny świeckich, swoją pracę o laikacie zatytułował Budzenie Olbrzyma. Posługując się daleko idącym skrótem myślowym, można przyjąć, że gdyby katolicy święcy rzeczywiście uświadomili sobie, jak ważne powołanie w świecie spełniają, gdyby rzeczywiście weszli na drogę prowadzącą do świętości wszyscy i tak jak potrafią, to świat chyba dość szybko zostałby schrystianizowany. Specyficznym zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata i zwyczajnych warunkach życia rodzinnego, społecznego, politycznego również, z których utkana jest ich egzystencja. Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od wewnątrz niejako, przyczyniamy się do uświęcania świata, i to przede wszystkim przez świadectwo życia, promieniąc wiarą, nadzieją i miłością, i w ten sposób, aby ukazywali innym Chrystusa. Ich szczególnym zadaniem jest tak kierować sprawami doczesnymi, sprawami tego świata, aby przenikał je duch Ewangelii, aby rozwijały się po myśli Chrystusa oraz służyły chwale Bożej. Sobór Watykański II, oczywiście mam na myśli, soborowe określenie katolików świeckich zwraca uwagę na kilka charakterystycznych i pozytywnych cech świeckich. Pozwólcie, że o tym też powiem, bo to nam pozwoli lepiej zrozumieć, jak realizować to powołanie do świętości w swoim życiu. Świeccy to przede wszystkim ludzie ochrzczeni. Przez chrzest człowiek zostaje szczepiony w Chrystusa i staje się członkiem Kościoła. I z tego tytułu człowiek ochrzczony staje się podmiotem uprawnień i obowiązków w Kościele. Ale chrzest jest równocześnie źródłem sakralnego charakteru całego ludu Bożego. Dlatego ochrzczeni nie są już tylko świeckimi, ale stają się świętymi i wybranymi. I właśnie w chrzcie świętym otrzymują to piękne powołanie do świętości. Na skutek szczepienia w Chrystusa i w Kościół świeccy uczestniczą na sposób sobie właściwy, jak już powiedziałem, w prorockim, kapłańskim, pasterskim urzędzie Pana Jezusa. Chodzi tu konkretnie mówiąc o uczestnictwo w sprawowaniu kultu wewnętrznego i zewnętrznego, a także w dawaniu świadectwa o Chrystusie słowem i czynem oraz o udział w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Wykonując swoje obowiązki w zakresie udziału we wspomnianym potrójnym urzędzie Chrystusa oraz korzystając z przysługujących im z tego tytułu uprawnień, świeccy realizują własne posłannictwo w Kościele i w świecie. I możemy powiedzieć, że to ich powołanie, ich apostolskość jest nakierowana z jednej strony na Kościół, to znaczy na budowanie wspólnoty Kościoła, ale jest też nakierowana na działalność misyjną wobec świata. I te dwa wymiary ich powołania są nierozłączne. Jeśli chcą realizować swoją drogę do świętości, to powinni zarówno angażować się w budowanie wspólnoty Kościoła i konkretnie parafii, bo przecież każdy w jakiejś wspólnocie parafialnej żyje, a także spełniać misyjną posługę wobec świata, czyli w pracy, na uczelni, w sklepie, gdziekolwiek się znajdujemy, być świadkami Jezusa Chrystusa. Sobór Watykański II wspomniał też o świeckim charakterze powołania laikatu, który stanowi ich właściwość. Zatem świeckość jest kolejną pozytywną cechą katolików świeckich. Co to znaczy? Z woli Bożej żyją oni w świecie i nie jest to dzieło przypadku ani braku powołania do rzeczy wyższych, ale jest czym zamierzonym przez Pana Boga. To podkreślam bardzo wyraźnie. Człowiek realizuje swoje powołanie w świecie nie dlatego, że nie otrzymał powołania do rzeczy wyższych i nie dlatego, że przypadek to sprawił, ale Pan Bóg tak zapisał jego życie. Jedni świeccy stanowią odrębny stan w Kościele, czyli pewien stały i oryginalny sposób życia i uświęcania się, analogicznie do kapłaństwa oraz do życia zakonnego. Świeccy uświęcają się przez wypełnianie codziennych czynności rodzinnych, społecznych oraz przepajanie ich duchem Ewangelii. To wszystko kształtuje specyficzną psychikę oraz wpływa na typ religijności człowieka. A ich religijność i duchowość jest zanurzona w doczesności, ale jednocześnie, to jest ważne, nigdy nie rozpływa się w tej doczesności, a wręcz przeciwnie, tą doczesność przemienia. Uświęcenie świata przez świeckich dokonuje się od wewnątrz, już powiedziałem, jeszcze raz to podkreślam. Moi drodzy, tak więc widzimy, że tym miejscem realizacji powołania do świętości jest świat. Świeccy ma swoje odrębne
też kryterium, które pozwolą mu podejmować takie wybory, które będą zgodne z jego wiarą, z jego sumieniem, ale też i z nauczaniem Kościoła. W tym powołaniu świecki nikt nie może zastąpić. Świecki przez to, że jest zanurzony w świat, ale jednocześnie należy do Boga. Doświadcza czasem dylematów i napięć. My to widzimy i każdy, kto żyje w świecie, to dobrze wie, że te dylematy i napięcia nam towarzyszą. Stanie wszystko liczyło się wybór miłości świata lub umiłowania Boga. Jednak jest to wybór pozorny. Dla świeckich pokochać świat znaczy tyle, ile pokochać jego Stwórcę i Pana. Oczywiście, jeśli w tej miłości do świata ciągle odkrywa Stwórcę. Na przykład, świecki żyjący w małżeństwie jest nieświadomy swojego religijnego powołania. Chce się przypodobać swojemu małżonkowi. To w gruncie rzeczy znaczy tyle, że chce się przypodobać Bogu. Potrzeba tylko świadomości, że w tych naszych codziennych działaniach możemy oddawać chwałę Panu Bogu. Trzeba dodać, że Kościół jest powołany przez Jezusa Chrystusa do zbawienia świata również do przemiany tego świata. Kościół jako wspólnota obecnie się w świecie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednak świeckość całego Kościoła różni się od świeckiego charakteru laikatu przez to, że świeccy na mocy swojego powołania dokonują uświęcenia siebie i świata od wewnątrz. Przede wszystkim przez małżeństwo, wykonywanie świeckiego zawodu. Taka duchowość, która czasem bywa nazywana duchowością inkarnacyjną, stanowi najbardziej charakterystyczną i własną cechę laikatu. Paweł VI papież, posłowy autorytacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi, o wydatnie specyficzną rolę i posłannictwo laikatu działalności ewangelizacyjnej Kościoła, zwrócił uwagę, że polem właściwym dla działalności świeckich jest głównie szeroka i złożona dziedzina polityki, życia społecznego i gospodarczego, kultury, nauki i sztuki, a także stosunków międzynarodowych osób oraz środków społecznego przekazu. Paweł VI zwrócił też uwagę na znaczenie rodziny i młodzieży w dziele ewangelizacji. Papież Jan Paweł II sporo miejsca poświęcał swoim nauczaniom ludziom świeckim. Poświęcił przecież zostawił całą adhortację Christi Fideres Laici. I tam znalazł się poszerzający komentarz do soborowego określenia laikatu. Celem całej tej adhortacji, którą dał Kościołowi św. Jan Paweł II, było pobudzenie i ożywienie świadomości świeckich, że oni też są Kościołem i że oni są wezwani do tego, aby ten Kościół, tą wspólnotę Kościoła tworzyć. Znamienne, że w tym dokumencie świat jest rozumiany już bardzo pozytywnie, jako ewangeliczna winnica. To jest piękny obraz. Świat jako ewangeliczna winnica, której posługują wierni. Do pracy winnicy zostali powołani wszyscy członkowie Kościoła. I w takim świecie winnicy świeccy prowadzą normalne życie, uczą się, pracują, zakładają rodziny, wychowują dzieci, utrzymują ze sobą różnorodne kontakty i jednocześnie przez swoje świadectwo odnawiają porządek doczesny. Tych działań nie można traktować jako tylko zewnętrzne, środowiskowe, ale jako rzeczywistość, która osiąga swój pełen wymiar w osobie Jezusa Chrystusa. Tak więc widzimy, jakie to jest piękne powołanie i jak wiele zadań staje przed ludźmi świeckimi. Moi drodzy, chciałbym też, żebyśmy nie tylko pozostali na płaszczyźnie takich rozważań, na czym polega ta świeckość, jakie są pole działania świeckich, ale chciałbym powiedzieć o tym powołaniu do świętości, bo to jest najważniejsze. Wierni z tytułu swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła są powołani do świętości. Są objęci Kościołem na pełnych prawach, ale również ze wszystkimi innymi członkami Kościoła są wezwani do świętości. Powołanie do świętości wyrasta z sakramentu chrztu i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Ale bierzmowanie też jest niezwykle ważne, bo ono nas kierunkuje na świadectwo, na odważne wyznawanie wiary i życie według zasad wiary. A katechizm Kościoła katolickiego dodaje jeszcze, że w niektórych sytuacjach to obrony wiary. Właściwe odczytanie i przyjęcie tego powołania pobudza chrzczonych i wymaga od nich, aby naśladując Jezusa Chrystusa przyjęli Jego błogosławieństwa, słuchali i rozważali Słowa Bożego, świadomie aktywnie uczestniczyli w liturgicznym i sakramentalnym życiu Kościoła, pamiętali o osobistej, rodzinnej, wspólnotowej modlitwie, byli głodni i spragnieni sprawiedliwości, praktykowali miłość we wszystkich sytuacjach życiowych i by służyli braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym. Tak jak dzisiaj przykład takiej służby i takiego zaangażowania daje nam Hanna Szanowska, którą całością Kościół wynosi na ołtarz. Powołanie katolików świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, by żyli oni według zasad ewangelicznych, by włączeni w rzeczywistość doczesną i przez uczestnictwo w działalności ziemskiej. Moi drodzy, to powołanie dotyczy ludzi świeckich i oni już odczytują to powołanie i można powiedzieć, że implikują do konkretnych sytuacji swoich życiowych. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym pięknym dokumencie, który podarował nam Ojciec Święty Franciszek, radujcie się i cieszcie, bo powołanie do świętości w świecie współczesnym też mamy bardzo konkretne wskazania, jak tą świętość realizować. Papież nam pokazuje, bo my już powiedzieliśmy sobie, jakie są pola działalności świeckich. Powiedzieliśmy sobie, gdzie jest źródło tych naszych powołań. W jakim sensie pokazaliśmy, co należy czynić. A papież idzie jeszcze dalej, albo wydaje mi się, że jeszcze prościej mówi o tych sprawach, bo on napisał tak, między innymi w 7 punkcie, pozwólcie, że ja to zacytuję. Lubią dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. I w tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzą świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga. Piękne określenie, moi drodzy, świętość sąsiedztwa. Patrzymy na te piękne przykłady życia świętych. Dzisiaj w sposób szczególny wpatrujemy się w Joannę Berettę-Mole, która dla swojego dziecka poświęciła swoje życie, ale oprócz tego całe jej życie było pełne miłości do ludzi chorych i swój zawód, bo była lekarką, traktowała jako służbę, jako pomoc drugiemu człowiekowi. Wpatrujemy się w Hannę Szanowską, która zajmuje się na ołtarzu, która była pielęgniarką, ale też właściwie nigdy nie traktowała tego tylko i wyłącznie jako zawodu i okazji do zdobycia pieniędzy potrzebnych do życia, czyli jakaś taki zawód zarobkowy, tylko ona traktowała to jako służbę. Oczywiście przy okazji to był też zawód, który pozwalał jej normalnie funkcjonować, ale najpierw to była służba, widziała człowieka, jego problem i pochylała się nad nim i chciała służyć. To są te piękne przykłady, ale my mamy święty, powinniśmy też szukać dookoła nas. A ja nawet powiem więcej, w tym panteonie świętych jest miejsce dla każdego z nas. Papież Franciszek nam o tym przypomina. My jesteśmy tymi świętymi sąsiedztwa przez rzetelne i solidne wykonywanie codziennych czynności. Taką duchowość zresztą już zostawiła nam święta Tereska, która święta Teresa, dzieciątka Jezus, to była ta mała droga, czyli przez codzienne, perfekcyjne, na miarę naszych możliwości, bez dobre, jak najlepsze wykonywanie zwykłych, codziennych czynności, zmierzamy do nieba i realizujemy nasze powołanie do świętości. Papież Franciszek zapisał jeszcze. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swoje świadectwo w codziennych zajęciach tam, gdzie każdy się znajduje. I dalej rozwija tę myśl Ojciec Święty.
przykładu osób konsekrowanych czy powołania do kapłaństwa. Bo te powołania są wbrew pozorom bardzo blisko siebie. W ogóle wszystkie są nakierowane na Kościół i na przybliżanie Jezusa Chrystusa, tylko zadania są już bardzo różne. Kapłan, kiedy odczyta swoje powołanie i żyje zgodnie z tym powołaniem, jest radosny i szczęśliwy. Jeśli tego nie zrobi, albo nie ma siły, by żyć zgodnie ze swoim powołaniem, przeżywa ogromny dramat. Podobnie osoba konsekrowana, jeśli pokocha to swoje powołanie do życia zakonnego i w pełni to realizuje w swoim życiu, żyje w zgodzie ze swoim powołaniem, promieniuje radością i szczęściem. Jest już przez sam fakt bycia zakonnikiem świadectwo, daje świadectwo, że przez sam fakt bycia zakonnikiem już ewangelizuje, nawet nie musi niczego robić. I podobnie ludzie święcy, jeśli żyją w zgodzie ze swoim powołaniem, na przykład do małżeństwa, i pięknie wypełniają to powołanie, zgodnie z Bożymi przykazaniami i z zamysłem Bożym, to stają się świadkami Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek napisał również w adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate w numerze 141, że uświęcenie jest drogą wspólnotową, którą należy pokonywać w pedwoli. W ten sposób realizują jej niektóre święte wspólnoty. Przez przeróżnych okazjach Kościół kanonizował całe grupy osób, które w sposób heroiczny żyły Ewangelium, którą kierowały Bogu życie wszystkich swoich członków. Istnieje także wiele świętych małżeństw, w których każdy ze współmałżonków był narzędziem Chrystusa dla uświęcenia drugiego. Życie jest życie lub praca z innymi jest niewątpliwie drogą duchowego rozwoju. Święty Jan od Krzyża powiedział do jednego z uczniów: żyjesz wśród innych, by się wszyscy ćwiczyli i urabiali. Przepiękne, przepiękna katecheza, którą daje nam Ojciec Święty Franciszek. Adhortacja to inaczej zachęta do bycia świętym we współczesnym świecie. I pozwólcie, że ja moją katechezę zakończę słowami Ojca Świętego Franciszka. W numerze 176, omawianym przez nas adhortacji, napisał on tak: pragnę, aby Maryja zwieńczyła te refleksje, ponieważ jak nikt inny żyła ona błogosławieństwami Jezusa. To on drżała z radości w obecności Boga, zachowywała wszystko w swoim sercu i pozwoliła, aby jej duszę przeniknął miecz. Ona jest świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. To, że nam ukazała drogę świętości i nam towarzyszy. Nie godzi się, byśmy po upadku pozostawali na ziemi i niekiedy bierze nas ramiona, nie osądzając. Rozmowa z nią nas pociesza, uwalnia i uświęca. Matka nie potrzebuje wielu słów. Nie potrzebuje, byśmy zbytnio się wysilali, żeby wyjaśnić, co się z nami dzieje. Wystarczy ponownie i ponownie szeptać. Zdrowaś, Maryjo. Ale dziękuję bardzo za uwagę. Była to katecheza z cyklu z Kościołem z 3. tysiąclecie. Katechezę poprowadził ksiądz biskup Wiesław Szyngiel, ordynariusz diecezji toruńskiej.